I witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Residenta Czwóreczki. Lecimy dalej na hardkorze. Słuchajcie, boję się. Boję się, że ja nie podołam. O mój Boże! Jak dobrze, że ja zakończyłem odcinek ten poprzedni w tym miejscu. Ja pierdziele, ja nawet nie wiem, czy ja mam się śmiać, czy płakać. Czy widzicie tą abstrakcję? Ja chyba mam spieprzać, nie? Nie, bez sensu, to jest do loadu. Bo ja nie wiem... Bo ja chyba w niego mam nie strzelać, nie? Ja jeszcze patrzę, czy tu jest coś do zebrania. Nie, niech on mnie zabije, bo... Bo rozumiem, że miałem tam skoczyć na lewo, prawda? Dobra, rzucaj. Będę mieć naliczoną kolejną śmierć, ale nieważne. No tego to, słuchajcie, nie grali jeszcze. Kolejny jakiś troll. Tak, gigant. Jeszcze uzbrojony, nie? Patrzcie, jaką ma zbroję. No, jaja. A, i zobacz, jest nawet napisane w tej podpowiedzi, że nie da się go zranić zwykłymi atakami. Więc jedyne, co możemy robić, to spieprzać. Ale zakładam, że oprócz tego, że on mi tutaj będzie przeszkadzał, to jeszcze będą katapulty, kusznicy i inne beboki. Więc, no, powiem wam, że mój zapas apteczek jeszcze bardziej się pewnie skurczy. Oho, 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 oho. Już jakiś bebok chciał mnie... Co tu jest? Gunpowder. Mogę ich pominąć, biec dalej? Ej, udało mi się ich pominąć. O mój Boże. To jest zamknięte. No i co teraz? Ale czemu te kamienie im nic nie robią? Tego trolla, bo to jest nie fair. A jednak chyba im coś robią, dobra. Tam nade mną są kusznicy. Nie wiem, jakoś tak fartownie mi to wyszło. Tu nie mogę na razie przejść. Więc biegniemy przed siebie. Dobra, nie zdążyli mnie trafić. Boże, jaka akcja. Dobra, ja nawet nie wiem... Co ja mam? A tam na dół mam zeskoczyć, tak? Ty szmato! Zobaczmy, jak ta kusza jest ciulowa. Ile... Dobra. Trzy, słuchajcie, bełty i on nadal żyje. Czwarty, słuchajcie, nadal żyje. Jaja. Piąty, w końcu zginął. Ale ja nie wiem, czy ja odzyskam te bełty, chociaż on spadł na dół, więc nie. On nadal żyje. To są naprawdę jaja. Dobra, niech on rzuci tymi kamieniami, ja zeskoczę tam na dół. Wiem, że ty tu jesteś. Ja wiem, że tu jesteś. No, ale ty nie wiedziałem, że tu jesteś. Nożykiem go załatwimy. Ale jakim cudem mnie tu kamienie te dosięgnęły? Nie, ja chcę to powtórzyć. Niech mnie zabija. Powtórz to. No traf mnie tymi kamieniami. Nie będę strzelał w ogóle z tego kusznika, tylko od razu sobie tu zeskoczę. Możecie mnie zabić. Nie wiem, od którego momentu ja to będę powtarzał, ale... Nie. Za dużo tu HP ja straciłem. A to jest hardcore, nie może tak być. Nie może tak być. Wiem, że moje statystyki idą na łeb, na szyję, ale mam nadzieję, że tam był checkpoint. Nie, nie było. Jaja. No, ale przykro mi. Ja muszę to powtórzyć. Dobra, spróbujemy zrobić tak samo jak wtedy. Bo to było bardzo dobre. W sensie, ja wtedy nie straciłem praktycznie w ogóle HP. Tu od razu na lewo. Kurde, tu jest skrzynka, której ja nie dam rady wziąć, ale wziąłem gunpowder. Ja pierdziele, no serio, jakim cudem on we mnie trafił?
Jezu, on już był tuż za mną jeden bebok, nie? No, no, no. Do dupy będzie ten starczą. No rzucaj tymi kamieniami! No ja pierdzielę. Nie. Nie. No jeszcze raz rzuć, jeszcze raz. Nie, no za dużo HP znowu straciłem. Bez sensu. Bez sensu, w ogóle dramat. Próba numer 3, słuchajcie. Aż nie wiem, słuchajcie, co mam mówić, nie? Bo jestem tak zszokowany tym, co się tu dzieje. Cholernie ciężki jest ten rezydent. Cholernie. Mogłeś to... Dobra, wziął, całe szczęście. No i teraz ten mnie trafi jak zwykle tą kuszą. O, nie trafił. Ten mnie trafi za to. Nie, nie trafił, okej. Kurde. Nie. Zostajesz tu. No rzucaj tym! No w końcu. Cofaj się. Nie widzicie, nie straciłem nawet jednego HP. O, Magnum Ammo w końcu. Jakieś w ogóle do Magnuma amunicję pierwszy raz zdobyliśmy. Jaja. Dobra, słuchajcie, to teraz... A spróbujemy może z tego Magnuma, co? Zobaczę, jak to w ogóle wygląda walka tym gównem. Nie czekajcie, niech on rzuci najpierw. Dobra. Dobra, tam na dole powinien być jeden bebok. No przesuń się! No jest on mnie zdążył trafić, nie? Idę się tu skitrać. Ja pierdziele, jak go rozkwasiło, widzieliście to? Na hita, słuchajcie, padł. Tu jest w ogóle drabinka na górę, nie chcę nic mówić. A tu jest tu była beczka. Czy ja mam serio po tej drabince wejść na górę, jak ten bebok rzuca kamieniami? A, bo ja sobie tam otworzyłem drzwi, dobra. No to powiem wam tak, trzeba zabić te beboki tam. Bo będą mi przeszkadzać, nie? Jezu, jakie one są mocne, do jasnej cholery. Tyle naboi, słuchajcie, na tego jednego. Dobra, próbujemy teraz. Spróbujemy, no jak raz chodzi śmierć, nie? Ale moim zdaniem ja się nie wyrobię. W sensie za krótkie są przerwy pomiędzy tym rzucaniem tych kamieni. Nie, dobra, udało mi się. Dobra, mam checkpoint. Mam checkpoint. Jezu, ja nie wiem, co tu się dzieje. Jest tu jakiś bebok. Jest skrzynka. Jest szuflada, której nie mogę otworzyć. No, jestem bardzo ciekawy, jak ja się tu potem wrócę, nie? Na te mury. Będziemy mieli... O nie. O nie, fuck! Jakim cudem, kuźwa, od tej mańki mnie tu zaszła szmaciura. Jezu, jak się przestraszyłem jej, nie? Nie spodziewałem się, że od tylca mnie ktoś zajdzie. Rozwal to. No i my z tej, pewnie, armatki będziemy musieli trafić w tego beboczka, nie?
beboczka, beboka tak naprawdę. Zmień tą amunicję na coś. A i tu trzeba znowu to podnieść jeszcze wyżej. Dobra. Co tu się wydarzyło? Aha, bo opuściła się ta taka ochrona, dobra. Że będzie można się tam dostać. Dobra, no to wchodzimy po tych schodach, nie? Nie ma innej opcji, tylko... Gdzie jest ten bebok? Gdzie on rzuca tymi kamieniami? Z której mańki? Nie wiem za bardzo, a z tej. No jak ja miałem tego uniknąć niby, no? Dawaj to. Szybciej! Boże, jak on to przesuwa! Zdążyłem trafić, ale nie wiem, czy on mnie też nie zdążył zranić. Ale on na pewno nie zginął? Czajcie to, że on mnie też zdążył trafić. I mam żyćko na czerwono. No jaja. Strasznie ciężko się przesuwało tym gównem. Nie mam kamizelki już, niestety. W ogóle. Czy ja mam w coś jeszcze strzelić, żeby się dalej gdzieś dostać? Tu mi coś pokazuje ten znacznik. A, tam mam pieprznąć. A tam jeszcze był bebo. No, strzelcie tam. No. Zginęli wszyscy? Nie, żyje jeszcze szmaciarz. Nie, to tylko powiewała jego ta sutanna cała. Jeśli tak to mogę nazwać. Czy ja tu zeskoczę? Nie no, za wysoko. Ej no, drop down! A, bo tam jest taka ta. Okej, deseczka. Nie biorę jeszcze tej apteczki. Wiem, że ja ryzykuję bardzo, ale nie biorę. Jak coś będzie na mnie lecieć, to najwyżej wezmę. Wiem, Leon, że ledwo się trzymasz, ale... Przykro mi. Tak naprawdę mógłbym wziąć tą, ale bez sensu, żółtej mi brakuje, słuchajcie. Jakbym miał żółtą, to bym sobie w ciemno brał, słuchajcie. Czy robimy, czy tworzymy shotguna? Słuchajcie, ten magnum był zajebisty, na hita zabiłem zombiaka, nie? Ale aż 17. Na razie mam jeszcze 6 pocisków, to może to olejmy. Słuchajcie, mam tak 21, czyli... Ale niebieskiego mam tylko kurna... Nie no, zróbmy do tego shotguna. Zróbmy do shotguna i zróbmy do tej... Do tego Uzi. I jak jeszcze mi starczy... Nie, nie starczy mi już, dobra. Na razie tak zostawmy. Ale jest, ich rozkwasiło. Przeładuj to ładnie. I w sumie to Uzi też. Jezu, ja wiem, że na takim czerwonym ekranie się dramatycznie gra, znaczy ogląda. Ja pierdziele, przecież ja wiedziałem, że to nie będzie koniec. Mówiłem wam, że on nie zginie po takim jednym pocisku. Jaja se robicie, nie? Sorry, I've had my fill of you guys. Dobra, dajcie mi kupca. A najlepiej kupca i żeby dało się u niego kupić apteczkę. Co ja słyszę? Coś słyszę. Coś słyszę. Na razie tu... O Boże, to w ogóle wygląda jak jakiś labirynt znowu. Tu jakieś skarby, nie skarby, dobra. Nawet nie chcę wiedzieć, co tam na mnie czeka. Tu w ogóle jakieś szuflady, komody, ale nic nie mogę otworzyć. No i... Jakiś ogród, słuchajcie. Jakiś ogród. Ashley, where are you? No właśnie, Ashley, gdzie jesteś? Ja w takim stanie jestem opłakanym, żeby cię tylko tutaj znaleźć. Doceń to. O, mamy cutscenkę. Czyżby znowu spotkanie z Aidą? A nie, tym razem Ashley. Znaleźliśmy ją. No to na długo się nie rozdzieliliśmy w sumie, nie? Nie, płacz kochana. Boże, ona naprawdę mutuje. I'm so scared. When that happened,
must have been terrifying night. I know. You too. No, on ma to samo, dokładnie. It's okay to be afraid, you know. But you can't run. You gotta keep moving forward. We will beat this. Together. Ach, ten Leonik, jego mowa motywacyjna. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? Leona. Thanks. Koniec rozdziału zapewne. Boże. Słuchajcie, tyle tu było śmierci. Aż nie chcę patrzeć na te statystyki. Ale dobra, pokażę wam je. 6 zgonów, 53 zabitych przeciwników, 76%. Zapiszmy to. 9 rozdział, jestem bardzo ciekawy, ile tych rozdziałów tu jest. No i lecimy, słuchajcie, dalej, no. Lecimy dalej. W ogóle, gdzie jest Louis? Miał nam dać jakąś, nie wiem, jakieś lekarstwo, cokolwiek, co spowolni tego wirusa, nie? A nadal go, kuźwa, nie możemy znaleźć. Odzwoni. Louis, where are you? Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. Come on, I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Czyli jakaś sala balowa, tak? He's in trouble. We can't just leave him, right? Dobra, zbieramy tutaj. Czemu kasa? Jezu, sama kasa, no. Mapa zaktualizowana. O, 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 żółta roślinka. Boże, prawie bym ją pominął. A to jest po prostu jak zbawienie teraz dla mnie. Słuchajcie, patrzcie. Połączymy sobie to z tym. I mamy cudowną mieszankę, którą chyba wezmę od razu, co? I trochę więcej HP też będziemy mieli. Czy jeszcze się wstrzymać? Kurde, sam nie wiem. Dobra, na razie się jeszcze wstrzymamy. Na razie się wstrzymamy. Pokazać mi to w ogóle na mapie. No super, to będzie serio jakiś labirynt. Taki, wiecie. Jakiś ogród i... Tam się na pewno pogubimy. O, tu mamy jeszcze skrzynki. W ogóle to wygląda wszystko tak, jakby ten koleś, którego zabiliśmy, ten taki mutant, ten taki duży, nie? Nie wiem, on Mendes chyba miał, co go załatwiliśmy w takiej shopie i tam wszystko się zjarało. To on jakby był szefem wioski, tak? Nad sobą miał tego całego Saddlera. No i on wszystkich tych tubylców, znaczy mieszkańców tej wioski, infekował tym wirusem, żeby byli posłuszni po prostu poleceniom tego Saddlera, tak? No i to samo nam wstrzyknął i czekał, aż się przemienimy, a my jeszcze po prostu, jeszcze nie zdążyliśmy się przemienić. No i miejmy nadzieję, że... No na pewno tak będzie, nie? No bo przecież Leon potem występuje w szóstce, że na pewno to przezwycięży, nie? Ale w którym momencie? Bo może się zacząć dziać coraz gorzej. Dobra, słuchajcie, jakoś tak powiem wam, nie podobają mi się te ogrody. Mamy skrzynkę. No sama kasa, no dajcie spokój. Jezu, jakby ta gra robiła to specjalnie, nie? Że nie daje mi amunicji. Dobra, tu mamy jakąś drabinkę do góry. No nie, no kasa sama, czajcie to? Tam też są skrzynki. A czekajcie, a jak pójdę... Nie, tu nic nie ma. Tu się nie przedostanę tędy, nie ma szans. A co jest tu? Na tej wieży. Aha, tu mogę... A nie, myślałem, że ja mogę się stąd rozejrzeć po prostu, ale jest jakaś dźwignia. A i ona otwiera... A, okej, czyli musimy zaliczyć 3 wieże. Spoko. I jedna będzie pewnie tu na prawo, druga tam na lewo. Okej. No to idziemy najpierw może tu. No dobra, powiedzmy, że... O Boże.
psy tu będą, no to zajebiście. Byle nie te zmutowane. Jeżeli będą te zwykłe, to spoko. Nie wiem, gdzie ja mam teraz iść. Tu jest tylko skrzynka, dobra. No serio, sama kasa, dostanę szału. Ja w ogóle chciałbym mieć tego kupca, bo ja chcę sobie naprawić kamizelkę. Tu są drzwi, a tu? Jezu, boję się. Czy ja to otworzę? Zapewne nie. Oczywiście, że nie. To by było zbyt proste. Czy ja słyszę psa? Mówiłem. No i mnie uciekał. Nie wiem, czy... Dobra, teraz już muszę wziąć tą apteczkę. Nie mam wyboru, słuchajcie. Kuźwa, on jeszcze wyskakuje mi tu z tych zarośli, nie? Jeszcze jeden, tak? O ja walę. Czy one to rozpieprzą? One to rozpieprzą na bank. Czekajcie, bo jeszcze chcę zobaczyć, co jest tu. Tu jest skrzynka. No to tam na nie musi pójść shotgun. No ich jest tam za dużo. Pistoletem to ja sobie mogę postrzelać tak w pojedynczego psa, ale nie w trzy. Na pewno się to rozpieprzy. O co? No wiedziałem. No i zmutowany jeden jest. Dobij go. Boże, dobij go. No dobij go! Nie no, on jeszcze żyje. Nie trafiłem. Co tu leży? Granat. Dobra, został chyba jeden, tak mi się wydaje. Tylko on gdzieś spieprzył. Tam widzę jednego. Co tu było? Tu coś leżało? Nie. Tu jest dźwigienka. No to zamiast zombiaków mamy pieski, nie wiem co gorsze. O, leci. Mogę go zabić przez... Zginął, dobra. Tu ładnie pykło, dobra. Co? Ona trzyma, tak? I otworzyła mi bramę po drugiej stronie. Okej. Mam nadzieję, że nic jej nie zje w tym czasie. A ja teraz do tej wieży się dostanę? Nie no, bez sensu. A, tu, dobra, jest. Ciągaj. Mamy drugą wieżę zaliczoną. Została nam jeszcze jedna. No, powiem wam, że jest tak... Tak mogłoby być. W sensie, że nie ma jakiejś wielkiej hordy tych zombie. Jest tak... Boże święty! No w idealnym momencie to powiedziałem. Dobra, Ashley. A, ja tędy... Ja muszę zeskoczyć. No. Chodź tu, Ashley. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, spoko. Jezu, jeszcze mnie złapał, no. No nie mogę nic zrobić. Jeszcze pies tu jest. Nie, no znowu mnie złapał. Dobra, zginąłem. A nie, nie zginąłem. Ale to jest do powtórzenia. To jest do powtórzenia, bo straciłem prawie całe HP. Niech on mnie zabije. Mam nadzieję, że checkpoint jest od drugiej wieży, nie? Jak się pojawiają te zombiaki. Jezu, nie spodziewałem się, że tam pies będzie, nie? Ja muszę się tam do nich przebić niezwykłą bronią. Na pewno niezwykłą. Ewentualnie shotgunem albo od razu tą maszynową. Albo może magnumem. Kurna, nie wiem jak to ugryźć nawet. Może spróbujemy tym magnumem, ale kurde, on jest taki dobry, że wolałbym się z niego nie wystrzeliwać tak łatwo, że tak powiem.
Dobra, jeszcze raz. Zobaczmy, od którego momentu będziemy mieli ten checkpoint. No ładuj się szybciej, no. Czy to jest druga wieża? Tak, to jest druga wieża, super. To ja bym chciał tak, siódemkę i mamy ten... Mamy ten magnum. Ashley, run! Kurde, no. Chciałem go od tylca, nie? Ale nie zadziałało. Dobra, zgin. No. Co on zrobił? Boże. Możesz go dobić tym nożykiem do jasnej cholery. Gdzie jest ten pies? Nie, nie mam pytań. Ja w ogóle nie miałem żadnej broni wyjętej, nie? I się zastanawiam, dlaczego ja nie mogę celować i strzelać. On jeszcze żyje. Roślinka, no spoko. Trochę mi tak życia zabrali, ale to jest na pewno lepsza próba niż ta pierwsza. Więc na razie tak zostawmy. Którędy tu się szło? Tędy, tak? Idziemy teraz na drugą mańkę, bo tam nam została... Tam nam została ta ostatnia wieża do zaliczenia. To z tej strony ten pies się pojawił. Strzelaj! No kurna! Musiałem mieć akurat przeładowanie! Do jasnej cholery! You all right? Yeah, thanks. Coś fajnego dają skrzynki. O nie, wąż. Ale nie w Ashley, tylko bierz tego węża. Psy gdzieś latają. Dobij go. Dobra. Z tym się udało ładnie. Strasznie dużo prostych błędów robię w tej grze. Niestety. I przez to dużo życia na przykład marnuję, nie? Dużo apteczek, o to mi chodziło. Oh my god. Czy tu też będzie dźwignia, którą ona ma przytrzymać? Kurde, nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, tu jest tylko skrzynka. O, nożyk, dobra. Fajnie. O, tu słyszę tą zabawkę gdzieś. Jezu, spray! Jak cudownie. Gdzie jest ta zabawka? Jest. Ja nie dam rady nożykiem, prawda? Jej tam trzasnąć, nie. Dobra, jeden pocisk zmarnujemy. 4 na 16. Checkpoint w ogóle dostałem z tego powodu. Fajnie wiedzieć, że to daje też zapis. Czy ktoś mi tu wyskoczy? Słyszę psa. Tylko pytanie, czy one też są tak zamknięte w klatce jak tamte? Czy nie? No, klateczka. I będzie zmutowany. Biorę shotguna. Kuźwa. No, nożyk, nożyk, nożyk w ruch. Dobrze. Ale on żyje nadal. Teraz już nie. I został mi gdzieś tamten. Znowu ten jeden gdzieś spieprzył. I nie wiem gdzie. Słyszę, słyszę, słyszę. Gdzieś leci jakiś, ale... Nie może się tu do mnie dostać, że tak powiem.
tu gdzieś? Tu jest. Przeskoczył szmaciarz. Dobra. Czy tu jest czysto na razie? Wiem, że biegam jak popieprzony. Widziałem. Aha. Nie no, muszę ją podnieść. Bierz tego magnuma. Zginął. Okej. Jeszcze gdzieś ten pies. Poleciał mi tu. Tu jest na pewno skrót, tak? Dobra, otwórz se to. Czy tu jest ta wieża ostatnia, ale co jest jeszcze tam do środka można było wejść? Tu dało się wejść, prawda? To rozumiem. Okej, eleganckie szachy. I kasiora, dobra. Jak to wygląda na mapie? Na mapie spoko, nic nie zostawiliśmy, żadnej znajdźki za sobą. Dobra, słuchajcie, nie jest źle, ale jak zwykle mogło być lepiej, nie? Czy ona ze mną wejdzie tu na górę? Czy ona zostanie tam na dole? Pewnie teraz się kolejni ci tubylcy pojawią. Ja spróbuję na pochybel to zrobić, jeżeli ktoś mi tu wyjdzie. Po prostu lecę do tego przejścia i się nie przejmuję nimi. Chociaż Ashley mam ze sobą, nie? Mamy checkpoint. Lecimy tym skrótem. Wiedziałem. Dobra, no tego psa to może zabiję. Nie, gdzieś on pobiegł w ogóle w pizdu. Skoro nie wykorzystał sytuacji. Chodź tu, Ashley, błagam, nie zatrzymuj się. Chodź. Otwieramy i spieprzamy. No i zamykaj te drzwi. Super. Dobra, chociaż raz się udało coś pominąć i nie marnować amunicji. Dobra, mamy, słuchajcie, handlarza. Ale zanim handlarza, to... Tu się da coś pootwierać? Chyba nie. W ogóle znowu jakaś kuźwa, jaka piękna sala. Ale kojarzy mi się to źle z tą salą wodną, w której miałem bardzo duże problemy. Czy to będzie znowu winda z tymi... z tą strzelnicą? Next level upgrades. No, dobre wieści. Mam jakby super narzędzia. I teraz jeszcze może bardziej ulepszyć nasze bronie. Oczywiście za odpowiednią ceną, nie? I jakby spróbuj, jeśli masz ochotę. Dobra, tu nie mam czego wtrynić, to w ogóle nawet nie próbuję. Tu mamy zadanko. Niebieskie medaliony. Zapiszmy sobie to. Powiem wam, że ten magnum był zajebistym pomysłem. Kurde, on na hita zdejmuje i zombiaki. I na hita zdejmuje też... A da się tu dalej iść? A, okej. I Nahita zdejmuje też, psy. I to nawet zmutowane. Trade. Czy ja mogę tu coś strajdować za dwa? Maskę sam mogę wziąć. Dobra, na razie maski nie, niekoniecznie. To mogę sprzedać, to mogę sprzedać. I Vipera mogę sprzedać. No. Dobra. Teraz... Zobaczmy tu. Ulala. Tu to sobie mogę włożyć tylko te. I tyle. I potrzebuję dwa prostokątne. Więc na razie to tyle. Dobra. Pierwsze co robimy, słuchajcie, kamizelka idzie do naprawy. Nożyk. Exclusive. Ja pikola. Dobra, idziemy do pistoletu, słuchajcie, bo z pistoletu ja najczęściej korzystam i to w ogóle nie musiałem się nad tym zastanawiać. Jakie tu są teraz ceny? O ja pierdzielę. Nie mam pytań. Nie mam po prostu pytań. Ja już tu chyba nic nie kupię więcej za tą kasę, którą mam. Więc na tym poprzestaniemy. Na razie tych roślinek nie będę. Mam też spray, to dobrze.
Na razie roślinek nie będziemy... Shotguna sobie zrobimy. Słuchajcie. Shotguna i na razie to tyle. Weź mi przeładuj tego shotguna. No i co? I strzelnica na nas czeka, tak? No może coś tam wygramy. Może coś wygramy, słuchajcie. Taka odskocznia. Od standardowej fabuły. Na pewno na 100% mi się tego nie uda znowu przejść. Obstawiam, że znowu jakieś srebrne dostanę, nie? No to wtedy robiłem. Czyli teraz robimy 2A, 2B i 2C. Boże, co to za broń? Te też? A, te też. Dobra. A tamten miał... Przeładuj. Tylko szybciej. No teraz reload, jak ja wtedy miałem reload. O kuźwa. Nie mogę se trafić. Nie mogłem trafić, słuchajcie, w... No, żenada. Nie mogłem trafić w ten taką masę, nie, czaszkę, zobaczcie, 0 na 7, nie? Ale praktycznie piratów wszystkich załatwiłem, dwóch tylko mi pominęło. Dobra. Lepiej nie zrobię tego pewnie i tak. Zobaczmy teraz tu, tu jest snajperka, nie, shotgun. No, spoko. No nie trafiłem w tą... Kuźwa. O, już wiem, że znowu będzie ocena B. No jakim cudem. A kto mi tu został do zestrzelenia? A. No i... O, słuchajcie, lepsza ocena. A. Dobra, no to zostało mi 2C. I znowu ten karabin. Nie lubię tego karabinu. Fajnie. 5 lat później. Was nie zabijamy. Jak komentuje ta Ashley w ogóle, nie? Nasze poczynania, jaja. No, już przeładowałem. Hello. Jezu, jak to napieprza. Nie, tych nie. Możesz przeładować? Ej, 18 pocisków mi zostało tylko. Ja już więcej nie będę miał? Nie mam już więcej. Znaczy już dupa. Ale jaja. Myślałem, że ja mam tu jakby nieskończoną ilość tej amunicji. Dobra, to będzie najgorszy wynik z tych dotychczasowych. No zobaczcie, nie mogę strzelać. No spoko, spoko. Najgorsza cena to będzie C. A nie, B. Dobra, czyli mamy ile tokenów? 4. A tu się i tak chyba dostawało tylko jakieś takie do sprzedaży, nie? Nie no, ja tego i tak nie wymaksuję, więc nawet nie ma co. A, to takie do tej skrzynki. Znaczy do walizki w sensie, nie? Że możemy sobie to tam powiesić. Wiem, że można było to lepiej zrobić, ale już nie będę się, słuchajcie, przy was tutaj błaźnił z moim celowaniem. Bo jest dramatyczne. Więc zawiesimy to sobie, słuchajcie, na tej walizce naszej. Cokolwiek to w ogóle nam da. Jakby nam zwiększyło, słuchajcie, szczęście dropienia amunicji, to byłoby zajebiście. Tylko tak jakby o 50% chociaż, nie?
Żeby nam to zwiększyło, a nie o 1%. Dobra, gdzie jest ten zapis? Tu jest zapis. I weź to sobie dorzuć. Czekajcie, bo... To jest nowe, tak? A to ja nie mogę więcej tego... Ja pierdykam. Co to mi daje? Aha, że to... Dobra, zwykła amunicja. To daje... Że więcej amunicji do submachine gun. Dobra, powiedzmy. Tu jest magnum, a tu... Nie, to ja chcę to. Boże, nie wychodź mi z tego. O, ja chcę tak. Dobra, jeszcze mamy tą. Dobra, weźmy, zmienimy na tą złotą. I zapiszmy to, słuchajcie. I na ten moment, słuchajcie, sobie zakończymy ten odcinek. Mamy 41 minut, będzie trochę krótszy niż te pozostałe, ale myślę, że to będzie idealny moment, żeby zakończyć, ponieważ tutaj będzie się dużo działo. Można pójść w tę mańkę, tutaj w dół, z tego co widzę. W ogóle będzie trzeba te medaliony też pozdobywać, nie? W sensie, no, zestrzelić je. Więc słuchajcie, naprawdę zrobiło się ciężko. Jak my stoimy z amunicją? No, nie jest źle, ale to nie są takie zapasy, z których mógłbym być zadowolony. Poza tym tu wystarczy jakaś większa jedna horda i zaraz ja to wszystko stracę. Mega jestem zadowolony za to z tego magnuma. Zajebista broń, szkoda, że tak jakby późno ją kupiłem. Ale spoko. No, gram na ślepo, więc no nie wszystko będzie tak idealnie wyglądało. I tak jak na moje możliwości, to myślę, że ten hardcore nie jest aż tak... Znaczy, nie ogląda się aż tego tak źle. Mam nadzieję, że lubicie te moje fejle i te moje wkurzanie się, ale naprawdę jest ciągła akcja w tym Residencie. Nie można narzekać po prostu tutaj na nudę. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do następnego. Trzymajcie się, pa pa!